W dniach 18-19 października w Sandomierzu odbył się pierwszy międzynarodowy turniej bokserski o Puchar Burmistrza Miasta Sandomierz. W turnieju uczestniczyli zawodnicy z 18 klubów z całej Polski oraz Stropkow Słowacja. Organizatorem turnieju był Artur Chomiak, trener MKS Ring Sikorski Stalowa Wola. Były wielokrotny medalista Mistrzostw Polski i trener, który wytrenował brązową medalistkę Mistrzostw Polski seniorek Klaudię Sibigę i innych medalistów Mistrzostw Polski oraz innych turniejów o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. Został trenerem roku w plebiscycie na najlepszego trenera w powiecie stalowowolskim i niżańskim. W turnieju uczestniczyli zawodnicy z 18 klubów z całej Polski. Berej Boxing Lublin, Pako Lublin, Zawisza Bydgoszcz, Za Bramą Kraśnik, MKS II LO Chełm, Krzo Ostrowiec, Rasz Kielce, Stal Rzeszów, Legia Warszawa, Olimp Lublin, Ring Busko-Zdrój, Star Starachowice, Skalnik Wiśniówka, Feniks Stalowa Wola oraz Stropkow Słowacja. Walki zostały ocenione na bardzo wysokim poziomie. Przyjechali mistrzowie Polski, czterokrotny mistrz Polski Adrian Kowal, Olimp Lublin, Sara Domagała, dwukrotna wicemistrzyni Europy oraz czterokrotna mistrzyni Polski, Dawid Łakomiec, Rasz Kielce, Krystian Papis, Rasz Kielce, Eryk Apresyjan, Zawisza Bydgoszcz, Karol Pawlina, brązowy medalista Mistrzostw Europy, Olimp Lublin, Sara Domagała, Skalnik Wiśniówka, Michał Soczyński, MKS II LO Chełm oraz srebrni medaliści Mistrzostw Polski Patryk Hethili, Krzo Ostrowiec. Brązowi medaliści Mistrzostw Polski Marcin Frąg, Ring Sikorski Stalowa Wola, Ernest Mroczek, Pako Lublin, Fabian Karbasz, Ring Sikorski Stalowa Wola, Rafał Rzeźnik, Berej Boxing Lublin. Najlepszym zawodnikiem turnieju w kategorii kadet został Krystian Papis, Rasz Kielce, w kategorii junior Marcin Marcinkowski, Ring Busko-Zdrój, w kategorii senior Paweł Michalik, Legia Warszawa.